Jechaliśmy tutaj do Opola w Minorowie Nastroja, ponieważ dzień temu w meczu z LKS-em był, zaprezentowaliśmy się bardzo słabo. Po tym meczu niespodziewanie trener Jacek Bratek zrezygnował. W związku z tym objąłem to poniedziałek. Ja myślę, że na krótki okres. Ale biorąc pod uwagę tę grę, którą zademonstrowaliśmy, no to można było mieć obawy o wynik. No i podobny styl gry zaprezentowaliśmy w pierwszej części spotkania. Natomiast w drugiej połowie było zupełnie inaczej, skąd się to wzięło. Ja myślę, że bardzo dużo sił kosztowało zawodników Odry. Pierwsza część, która dominowała na boisku i to była prawdziwa deklasacja, to była różnica dwóch klas co najmniej. Natomiast w drugiej połowie, kiedy stracili trochę sił, nasi zawodnicy zupełnie inaczej się poruszali na boisku i stąd nawet karne sytuacje do zdobycia bramki. Z drugiej połowy jestem bardzo zadowolony, natomiast nie mogę być zadowolony z pierwszej części. Dziękuję. Ogólnie poproszę trenera gospodarza teraz Gniewa Smuka. Przede wszystkim gratuluję moim zawodnikom dzisiaj. Naprawdę kawał zdrowia i serca zostawili na boisku. 45 minut na wysokim pressingu. Masa sytuacji, dominacja pełna. Prowadzimy 2-0, natomiast to nie chodzi o słabszą drugą połowę. To chodzi o to, że po bramce z niczego wróciła ta nerwowość, ten niepokój, taki paraliż. Mamy silną ławkę, mamy zmienników, weszły świeże skrzydła, wszedł świeży napastnik. Nie można mówić o braku sił, natomiast gdybyśmy my strzelili bramkę trzecią, myślę, to ten mecz mógł się skończyć bardzo wysoko. Bo tylko w drugiej połowie naliczę sytuacji samego Bodzia, 3, Dawida, Janusza sam na sam. Naprawdę tych sytuacji klarownych, stuprocentowych było znowu masa. Natomiast bardzo dużo rozmawiamy z zawodnikami i oni muszą grać spokojnie. Ta presja jest zbyt duża i wkładają serce, walczą w każdym spotkaniu, stwarzamy masę sytuacji. I myślę, że jak ta pewność siebie wróci, potrzebujemy kilku meczów, kilku punktów, wróci ta pewność siebie, to będzie ta gra skuteczniejsza. Będziemy zamieniać te sytuacje w większym procencie na bramki, jestem o tym przekonany. Natomiast wygraliśmy spotkanie, dopisujemy kolejne 3 punkty i czeka nas w najbliższą sobotę bardzo ciężkie spotkanie na wyjeździe. Musimy się dobrze do niego przygotować. Dziękuję. Proszę pytania? Panie trenerze, do trenera Zbigniewa Smuki mam pytanie. Nieobecność Tobiasza to nie też kontuzja, czy 4 bramki puszczone w Torzowie? No mamy 2 bramkarzy uzdolnionych, młodych, równorzędnych i postanowiłem się postawić na Grzesia. Poza straconą bramką, no to chyba może być pan z niego zadowolony, bo trochę tam z 2-3 wyciągnął, na koniec się zrehabilitował za tą bramkę, ale chyba można przyznać, że to jest jego bramka w dużej mierze. Grzesiu już bardzo dobrze wyglądał w okresie przygotowawczym, sparingów bardzo dobrze, kilka zagrał na zero. Postawiliśmy tylko na Tobiasza, którzy to są bramkarze na równi i bardzo ciężko pracują. Nie możemy żadnego zmarnować, obaj są utalentowani i podjęliśmy decyzję z trenerem Kanią, że będą bronić po 2 mecze, mecz u siebie, mecz wyjazdowy i po 4 kolejkach ocenimy, zrobimy analizę głęboką ich gry i zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, więcej pytań? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz. Powodzenia.